Witam Was, moi drodzy. Dzisiaj na tapetę bierzemy błędy w makijażu, które popełniamy na co dzień, w takim codziennym makijażu. Więc dzisiaj po prostu przechodzimy od razu do aplikacji podkładu Beauty Blenderem i zobaczycie, jak bardzo źle można to zrobić. Ja wybrałam taki, który stosuję na co dzień i to jest podkład Glow od Sephora. I tutaj pierwszy błąd, jaki popełniamy, jest aplikacja podkładu od razu na gąbeczkę. W mojej opinii chyba najlepszym sposobem, najbardziej ergonomicznym będzie po prostu aplikacja podkładu na dłoń, rozprowadzenie go trochę w taki sposób, żeby gąbeczką zebrać tyle produktu z dłoni, ile będzie nam potrzebne do aplikacji produktu na twarz. I ja tak naprawdę dzielę sobie tą porcję na trzy partie. Na dwa policzki i czoło. Także zaczynamy. I najpierw pokażę Wam, jak zrobić to dobrze. Zaczynam od centralnej części twarzy i później będę przechodziła na zewnątrz. To jest bardzo fajny sposób, żeby kolor podkładu naturalnie przechodził w nasz kolor skóry. Oczywiście musi być też dobrze dobrany odcień. I tutaj zauważcie, że wykonuję to ruchem stemplowym. Z drugiej strony Beauty Blendera pokażę Wam, jak nie powinno się aplikować podkładu. A często widzimy taki ruch na Instagramie i robimy posuwistym ruchem. Oczywiście też na centralnej części twarzy, ale już widać, że no, źle to wygląda. Jest tego produktu za dużo i w taki sposób mogą nam porobić się smugi. Jeżeli nie będziemy aplikować podkładu ruchem stemplowym, to też ten podkład zostanie nam w porach. Nie zostanie bardzo ładnie zblurowany, tylko raczej rozciągnięty i wtłoczony w pory w taki sposób, że będą widoczne. To jest aż nienaturalne. Ja po prostu, jak ja to wykonuję, to jest dla mnie tak dziwny ruch, tak nienaturalny. Nie wygląda to najlepiej. O, jeszcze kolejnym błędem jest to, że podkład aplikujemy na kontur oka. Również ruchem posuwistym. A weźmy sobie też jeszcze na górną powiekę. To jest dramat. Formuły podkładów są cięższe niż korektory, więc no, to będzie obciążać nam delikatną okolicę wokół oka. Do tego są stworzone odpowiednie korektory. Jak na przykład najnowszy korektor ze Smashboxa. To jest bardzo fajny produkt, bo jest mega wydajny, nawilżający, bo zawiera w sobie kwas hialuronowy i tak naprawdę niewielka ilość wystarczy, żeby nam bardzo ładnie skorygował kolor wokół oka. Niewielką ilość rozprowadzam sobie w trójkącie, takim trójkącie do noska. I jakby zaczynam od tej części twarzy. Tak naprawdę to miejsce delikatnie pokrywam korektorem, żeby nie zbierał mi się w załamaniach, w liniach. Zauważyłam, że ten korektor lubi naszą ciepłotę ciała, więc aplikuję go po prostu palcem, wklepując. Nie zapominam też o ruchomej powiece. Chcę po prostu, żeby kolor skóry był ujednolicony. To, co jest fajne w tym korektorze, to, że jest wodooporny, jest naprawdę mega trwały i nie wchodzi w załamania. Ok, kolor powieki i okolicy oka ujednolicony. Teraz pokażę Wam, jak zrobić to źle. I to też często widzę na Instagramie, w takich krótkich filmikach. No właśnie, taką ilość na przykład. Użyjemy sobie Beauty Blendera, tego samego. No i już widzę, że jest źle. Bardzo się ciasteczkuje. Dołóżmy sobie na górną powiekę. To jest mega warstwa, bardzo duża, bardzo gruba. Widzicie różnicę w aplikacji podkładu? Ja bardzo widzę i to jest po prostu jakiś szok. Ale czasami się tak naprawdę zdarza. Plus jeszcze źle dobrany kolor, bo ja robiłam to cały czas tym samym produktem. Widzicie, że mamy odpowiednią ilość produktu. Mamy też delikatne przeciągnięcie po szyi, bo to też jest dosyć istotne. Tylko to, co zostaje na gąbeczce czy na pędzelku, delikatnie ściągamy trochę poniżej linii żuchwy. Tutaj natomiast
konkretne odcięcie, plus jeszcze za dużo tego produktu. Za dużo tego produktu jest aplikowane. Poza tym, jeżeli nakładamy ten podkład w taki sposób, jak pokazywałam, to sporo go wsiąka w gąbkę tak naprawdę, a jakby nie rozprowadza się równomiernie na twarzy. To co? Przechodzimy do aplikacji pudru. Delikatnie przeciągam po policzku. Naprawdę niewielką ilość, bo to też jest istotne, żeby tego pudru nie ładować tak dużo. Nasypmy sobie teraz tego pudru trochę więcej. O, widzicie to? Zebrało mi się w załamaniu nawet tego korektora, mówię, tego korektora, tego podkładu jest po prostu za dużo. Potrzeba całkiem sporą ilość pudru, żeby to przykryć, zmatowić i zafiksować. No i takie ciastko, to jest takie konkretne ciastko na skórze. Przypominam, że to jest tutorial z makijażem naturalnym, z makijażem takim dziennym. Więc no, w mojej opinii za dużo produktów, zdecydowanie po lewej stronie. Teraz kolejny element, na którym się skupimy, to aplikacja bronzerów. Ja akurat użyję paletki z Smashboxa i pokażę, jak umiejętnie jej użyć, tak żeby była dopasowana do każdego typu karnacji. Mianowicie ja sobie po prostu łączę te dwa kolory, chłodny i ciepły, na pędzelku i nie robię tego w ten sposób, tylko delikatnie dotykam tylko do tych odcieni. Wtłaczam w pędzelek, otrzepuję nadmiar i dopiero potem aplikuję. I aplikuję to od zewnętrznej części twarzy do środka. I też ważne jest miejsce, gdzie to robimy, czyli w dolnej części kości policzkowej. Tak naprawdę wychodzimy takim wachlarzem od ucha. Możemy sobie w tym momencie dołożyć tego produktu, bo widzimy, że nie jest go za dużo. Mamy jeszcze pole manewru tak naprawdę, jeśli chodzi o intensyfikację efektu. I widzimy już powoli zarys bronzera pod kością policzkową, więc jedynie to, co zostaje na pędzelku, ja rozprowadzam jeszcze tutaj w tej części zewnętrznej twarzy, tak żeby stworzyć efekt owalny. Delikatnie na czoło przeciągam, delikatnie na żuchwę. Ja mam akurat dosyć kwadratową szczękę, więc przeciągam sobie również tutaj w to miejsce. A teraz przejdźmy sobie do tej złej strony. Często widzę, jak moje znajome czy klientki zbyt agresywnie nabierają go na pędzelek. Wtłaczają go tak bardzo intensywnie, nie robią nic z tym produktem i aplikują go w tą stronę. Także ogólnie można sobie zrobić krzywdę tym produktem. I to jest najczęściej właśnie agresywne traktowanie policzka pędzlem. No dobra, ja myślę, że no jest fajny efekt. To jest właśnie to. To jest ten bronzer. To jest to, o co nam chodziło. To podkreślenie policzka. Ten contouring. Przejdźmy sobie jeszcze do oczywiście podkreślenia owalnego kształtu twarzy. Uwierzcie mi, tak jest. Ja to widzę. Cały czas to widzę. Na ulicy, w tramwaju, w autobusie. Ja myślę, że bronzer już mamy. Przejdźmy sobie do różu. O, tutaj mam bardzo fajną paletkę z Zewy. Ostatnio no, taki mój must have w codziennym makijażu. Bardzo ją lubię, dlatego że jest stworzona z rozświetlacza i rozświetlającego różu. On też będzie bardzo ładnie odbijał światło. Zaaplikowałam na pędzel, wtłoczyłam i otrzepuję nadmiar. To jest bardzo ważne. Aplikacja zachodzi w centralnej części policzka, czyli w taki sposób, żeby on połączył nam się z bronzerem na policzku. Jak już jesteśmy przy tej paletce, to zaaplikujemy sobie teraz rozświetlacz. Użyję do tego pędzelka od Kat Von D, bo on bardzo ładnie rozprowadza nam takie formuły. I rozświetlacz aplikujemy sobie na szczyt kości jarzmowej. Delikatnie, takim ruchem omiatającym. Ja jeszcze przeciągnę delikatnie po grzbiecie nosa. Tutaj zrobimy sobie taki efekt Bambi na nosie. No dobra, mamy to.
I teraz zła strona. No dobra, słuchajcie, aż się boję. Tutaj mamy kolejną opcję nakładania tego różu. Nie w centrum policzka, tylko gdzieś poniżej. Tak, że po prostu to nam się komponuje razem z bronzerem i wychodzi po prostu jedna nieestetyczna plama. Więc zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No teraz to widać, to konturowanie, nie to, co po tej prawej stronie. No ja myślę, że starczy. Przejdziemy sobie do rozświetlacza i tutaj też użyjemy go całkiem sporą ilość. Moja rekomendacja, mniej i mniej tym lepiej, po prostu bardziej naturalnie wyglądamy. Nie jest to taki przerysowany makijaż, natomiast no tu jest, tutaj będzie dramat. O, jeszcze tutaj podług brwiowy. Cera zrobiona, przejdziemy sobie teraz do brwi. I ja przygotowałam sobie dzisiaj pomadę od Anastasia Beverly Hills. To jest soft brown kolor i soft brown pencil, czyli coś, co będzie cieńsze, będzie dawało efekt włosków i w mojej opinii daje bardzo naturalny efekt makijażu brwi. Z drugiej strony mamy też szczoteczkę do wyczesania, natomiast pomada daje nam raczej efekt taki mocny, wyrysowany. No i pokażę Wam, jak tej pomady nie używać, a jak dobrze jest stworzyć sobie efekt naturalny taką właśnie kredką do brwi. Najpierw sobie przyczeszemy do góry, żeby zobaczyć, jaki mamy kształt włosków, jak one się układają. No i przystąpimy do działania. Ja zaczynam aplikację tutaj od załamania tak naprawdę i takim ruchem właśnie jakbym chciała wyprowadzić włoski. Od dołu ku górze. I wypełniam przestrzenie między włoskami moimi naturalnymi. Wyczesuję ku górze i sprawdzam, gdzie jeszcze dołożyć kredki. Zaznaczam tutaj to najwyższe miejsce, gdzie powinien kończyć się łuk. I teraz już naprawdę niewielką ilość, bardzo delikatnie, będę aplikowała tutaj od wewnętrznej strony. Bardzo niewielką ilość. I też w tym kierunku, gdzie rosną włoski. Wyczeszmy ją sobie. Ja jeszcze lubię na koniec użyć sobie żelu przezroczystego, takiego utrwalającego. W związku z tym, że mam dosyć gęste i takie twarde włosie w moich brwiach, to jednak nie mogę obyć się bez takiego utrwalenia na koniec. Okej. No i czas na lewą stronę, moi drodzy. Otwieramy naszą pomadę. No jest dosyć ciemna. Normalnie pewnie bym wytarła ten pędzelek jeszcze o dłoń, ten nadmiar, dopiero później z ręki aplikowałabym na brew. No nie, w tym momencie nie będziemy tego robić. Zaaplikujemy sobie na żywioł, od razu na brwi. I to tutaj od początku do końca. Zrobimy sobie taki podrys, taką linię. Wyrysujmy sobie tą brew. Akurat ta ma fajny kształt, więc no, kształtu to chyba się nie będę czepiała, bo gdyby tak popatrzeć sobie po prostu po tych punktach takich, według których wyznacza się granice rysunku brwi, no to jest okej, ale no, wierzcie mi, że to różnie bywa. No i ile fabryka dała tego produktu, tak sobie aplikujemy. Chcemy, żeby ten rysunek był graficzny, żeby ta brew miała porządny początek. Kolejnym błędem, który panie często popełniają, to brak korekcji naszego naturalnego łuku w momencie, kiedy ten łuk po prostu jest gdzieś wybrakowany. Więc wtedy widzę, że jest na przykład zarys naszej brwi i w taki sam sposób pociągnięty produkt do brwi. Czyli po prostu podkreślamy już coś, co mamy, co jest w jakiś sposób wybrakowane. Nie jest delikatnie skorygowane, tylko jeszcze bardziej podkreślony mankament. Więc no, tylko tutaj akurat nie jestem w stanie Wam pokazać, jak powinno to wyglądać.
To co? Przechodzimy do cieni. Jeśli chodzi o makijaż oka, to użyjemy sobie jednej z paletek z serii On The Run Urban Decay. Tematem przewodnim w tej palecie są brązy, natomiast takim kolorem przełamującym jest właśnie ten fiolet i tutaj taki rozświetlający kolor, on jest dosyć brokatowy. Najpierw ta dobra strona. I ja zacznę sobie od waniliowego, satynowego cienia po całej powiece, tak żeby później nie porobiły nam się plamy przy ciemniejszych kolorach. Weźmy sobie bardziej puchaty pędzelek i użyjemy sobie pośredniego koloru w załamaniu powieki. Ja jeszcze będę przeciągać go tutaj w zewnętrznym kąciku, dosyć obficie, tak żeby po prostu rozblendowanie było proporcjonalne do góry. Wymieniam pędzelek i przechodzę do ciemniejszego koloru i łapię go dosłownie na czubek pędzelka. I tutaj już ten kolor zajmuje mniejszą powierzchnię. Przeciągam go też na dół. No i okej. I to wystarczy tak naprawdę na dzienny makijaż. Spokojnie. Oczywiście moglibyśmy dodać sobie tego blasku. W sumie chyba jako taki delikatny akcent pokażę Wam, gdzie go użyć. Mianowicie wewnętrzny kącik oka. Ja to robię palcem. Jako tylko taki akcent tak naprawdę. Przejdźmy sobie do złej strony. To, z czym się spotykam, to nakładanie cienia na nieroztarty korektor, który na przykład zebrał się w załamaniu. I to nakładanie takiego koloru, który okej, daje różnicę, że widać ten makijaż, ale jakby nie jest to wszystko ładnie połączone, rozdymione, roztarte na tej powiece. Więc przejdę sobie do aplikacji nie tego jasnego koloru, tylko tego ciemniejszego na całą ruchomą powiekę. No i zobaczcie. Już widzę, że to oko po prostu będzie źle wyglądać. Nie będę specjalnie rozcierała tych cieni, nie będę robiła takiego dymka tutaj dookoła. Kolejnym błędem, który jest popełniany często, to używanie jednego pędzelka do wielu kolorów. Okej, rozumiem, że jest na przykład zaplanowany efekt, czyli najpierw używamy jasnego koloru, potem ciemniejszego, żeby nam to ładniej się rozdymiło, roztarło, ten cień w cień, no to właśnie taka aplikacja jest ok. Natomiast w tym momencie użyję cały czas, będę używała cały czas tego samego pędzelka, takiego płaskiego do podstawowych cieni i użyję sobie ciemniejszego matu. Już chciałam wtłoczyć w pędzelek. Nie będę tego robiła. Od razu zaaplikujemy sobie ten cień na powiekę. Na ogół jest tak, że zasada jest taka, że zewnętrzny kącik bardziej przyciemniony. No tutaj powiedzmy, że ta sama zasada obowiązuje, ale zauważcie, że jest po prostu inna aplikacja. W zupełnie inny sposób będę nakładać ten cień. Już widzę, że są plamy. No ale zaznaczony kącik. No zaznaczony. Także to nie jest wszystko takie proste, moi drodzy. I weźmy sobie ten sam kolor, tym samym pędzelkiem na dół. I tutaj kolejny błąd, który jest popełniany, to przeciągnięcie tego koloru przez całą długość tutaj, aż do wewnętrznego kącika oka. No nie do końca to dobrze wygląda, szczególnie w dziennym makijażu, kiedy chcemy, żeby ten efekt był taki promienny, świeży, nieprzytłaczający. Zmieniłam pędzelek i zmienimy sobie ten pędzelek na taki krótko ścięty, dosyć zbity. Zaaplikuję sobie jeszcze taki ciemny cień, bardzo blisko rzęs dolnych. Często spotykam się właśnie z takim określeniem, że no ale to oko musi być podkreślone. Ja muszę widzieć, że to oko jest podkreślone. No okej, można je podkreślić, ale w taki bardziej naturalny sposób, a niekoniecznie przesadzać z tymi produktami, tak jak właśnie w tym przypadku. I też często widziałam, jak panie aplikują sobie tym pędzelkiem ciemny cień na górną powiekę w załamaniu, żeby właśnie stworzyć ten efekt załamania powieki.
No, niezbyt dobrze to wygląda. Cóż, ja bym chyba już zakończyła te cienie, bo jednak co za dużo, to niezdrowo. A już bardzo ciężko jest mi patrzeć na siebie w lusterku, więc wytuszujemy sobie rzęsy. A na koniec pokażę Wam coś pięknego, fajnego, nowego. No i ostatni element, czyli usta. W sumie już chyba na dobre zagościły u nas bardzo fajne błyszczyki. Szczególnie te od Smashbox. O, nazywają się bardzo ładnie, bo Los Angeles. Tutaj, jeżeli chodzi o nazwę, ona nawiązuje do tego, skąd pochodzi marka. Mianowicie z Los Angeles. Sobie ja wybrałam taki kolor neutralny. Ogólnie jest ich tam sporo, są też takie przepięknie rozświetlające z drobinami. Jest też jeden taki całkowicie transparentny, który możemy zaaplikować tak naprawdę na każdą pomadkę, naszą ulubioną. No i to wtedy daje taki efekt tafli na ustach. Co jest jeszcze bardzo ważne w tych błyszczykach, one nie kleją ust, nie mają takiej lepkości w sobie. Bardzo ładnie nawilżają, ale efekt komfortowy na ustach jest naprawdę godne polecenia. Ust nie będę dzielić już na połowy, więc jakby co do efektu lewa i prawa, to mamy to. No i mamy. Pewnie część z Was, która ogląda ten filmik, spotyka się gdzieś na ulicy z jakimiś elementami makijażu, które są po mojej lewej stronie, zrobionymi w taki sposób. No ale od tego jest blog Makijaż, żeby pokazać Wam, jak w prosty, łatwy sposób można stworzyć naprawdę bardzo naturalny efekt dziennego makijażu.